Cześć wszystkim, mam okazję dzisiaj przetestować taką sekator razem z piłą z Lidla Flora Best i to ma i ścinać drzewa i być jako sekator, coś jest pokazane, że 10 metrów od chyba linii wysokiego napięcia, żeby używać, bo to 10 metrów nie będzie miał. Zapakowane jeszcze kupiłem kilka lat temu żonie, ale ona nie używała, także zobaczymy, czy to akurat mam teraz okazję sprawdzić. Do 30 mm piła, bezpieczna praca, w zakresie do 2,65, system dźwignowo-liniowy wzmacnia oszczędność. No dobra, zobaczymy. Mam robić bez drabiny, no to mi to pasuje. 30 mm gałęzie, powiedzmy, że tak. No i zobaczymy, jak to działa, rozpakowuję. A do wycięcia mam tutaj trochę takich gałęzi, które właśnie nad nowo tworzonym ogródkiem zwisają. Mógłbym tutaj przyjechać albo traktorem i z podwyższenia robić, albo z drabiny, ale na początek wypróbuję, bo może to zadziała. Pierwsze co rozpakowałem, widzę, że coś wypadło. To oszczenie jest przytwierdzone do reszty. Bez czytania instrukcji to się domyślam, że tutaj powinno być założone. Ale jeśli nie będzie tutaj pasowało, no to będzie trzeba przeczytać instrukcję. Niby pasuje, to może coś z tego będzie. Tak to chyba ma wyglądać. Tu się teleskopowo domyślam, że się przedłuża. No nic, ustawię jakoś telefon, żeby nagrać i zobaczymy, czy coś to zetnie w ogóle. Nie wiem, co było widać, ale tak naprawdę robi robotę, ładnie obcina. Ten sekator fajnie pomyślany, że ma taki hak właśnie, za który można sobie te wyższe gałęzie najpierw ściągnąć trochę niżej, a potem tym wszystkim obcinać. A do grubszych gałęzi powiem wam, że ta piła spoko. Jedynym jej plusem, minusem, nie wiem, ona jest taka wiotka, ale pewnie jest to po to zrobione, żeby też dobrze cięła, czy nie faktycznie skutecznie. A jeśli chodzi o sekator, no to naprawdę dał radę takie dość grube wyciąć. Bardziej ten sznurek się tak naciąga. To jest może tak obliczone, że prędzej sznurek ma pęknąć niż ten sekator, ta przekładnia gdzieś się pokrzywić. Idę teraz na trudniejszy teren, bo tam mam do obcięcia
dąbki. A tutaj widzicie, chwila, moment i tyle gałęzi. Powiem wam, że taką dwumetrową drabinę, nawet jakbym rozstawił, to ciężko by było, bo jest krzywy teren i ciężko by było tutaj to wszystko obciąć. Taki kuty jeszcze sobie poskracam teraz piłką, bo to było tylko z pierwszego tym sekatorem. Tu się taka fajna przestrzeń zrobi. Powiem wam, że taką gałąź, tu jest dobre 50 mm średnicy, to bez problemu obcina. Te 30 mm to podejrzewam, że dali po to ostrzeżenie, żeby nie dostać w łeb, bo to już faktycznie trochę waży, także żeby nie spadło komuś na łeb coś cięższego, bo daje sobie bez problemu radę z takimi grubszymi. Tym razem coś grubszego i dębowego. Powiem wam, że szału nie ma, jeśli chodzi o prędkość, ale uciąć się coś tym da. Ali tu może napisał 30 mm, żeby się właściciel tego urządzenia nie zarąbał przy obcinaniu. Jeśli chodzi o dęba, to takie grubsze od kciuka, to jest maks, co się da uciąć sekatorem. Ale jeśli chodzi o piłkę, no to tylko kwestia wytrzymałości i cierpliwości, bo wszystkie te grubsze nawet idą, tylko trzeba trochę popiłować. Minus jest taki, nie ma tego jak docisnąć, tylko to jak gdyby tnie samą tą swoją wagą. Ale do takich prac pielęgnacyjnych, gdzie jest ciężki dostęp, to naprawdę bardzo fajne. Polecam. Nie pamiętam, ile kosztowało, trzeba by sobie sprawdzić, ale faktycznie, jeśli ktoś by potrzebował do jakichś drzewek, młodszych pędów, to powiem wam, że zaskakująco dobrze. Myślałem, że to będzie bardziej taki gadżet na zasadzie nic nie obetnie, a widzę, że jest całkiem funkcjonalny. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.